Jesień to jedna z ciekawszych pór roku dla wszystkich osób z kreatywną duszą. I dzisiaj spróbujemy zrobić kinową sekwencję wideo, używając tylko i wyłącznie telefonu komórkowego. Spróbujemy uchwycić właśnie tą piękną, złotą jesień obiektywem małego telefonu, który zwykle macie ze sobą. Zatem zaczynajmy. Żeby zrobić ujęcia, nie będziemy używali specjalnej aplikacji. Wystarczy nam aplikacja wbudowana do obsługi aparatu i kamery i to, co zrobimy, to zwolnione tempo. Pierwsza scena, jaką chcę nakręcić, to będzie scena, kiedy nadchodzę w stronę kamery w zwolnionym tempie i wytniemy z tego 3-4 sekundy mniej więcej, to będzie ta sekwencja. Żeby to zrobić, muszę mieć dobrą podstawkę i teraz znajdę dobrą podstawkę pod telefon. Ten korzeń może być idealny właśnie. Zobaczmy tylko, czy mam odpowiednią wysokość, tak jak teraz. Ok, jedziemy z koksem, próba numer 1. Here we go, come on. Z całej minuty potrzebuję de facto kilku sekund. Wyszło idealnie, o to mi chodziło. Mógłbym jeszcze proporcje ustawić na 2/3, ale zawsze w postprodukcji można to skadrować. Ujęcie numer 2 będzie zawierało tylko ten listek i spróbuję zrobić efekt panoramy. Bardzo delikatnie będę przemieszczał kamerę z lewej do prawej. I chciałbym, żeby na 2/3 wszedł mi ten korzeń. Tak jest. Ok, spróbujmy to zrobić jeszcze raz stąd. Pamiętajcie, że trzeba powtórzyć parę razy. Ostrość damy na krzaczek i przejdziemy stąd. Teraz nawet pies się załapał. W kolejnym ujęciu chciałem wykorzystać to drzewko, które jest tutaj i przez to drzewko przejedziemy w stronę Leona. Zobaczymy, czy on tutaj będzie dobrym aktorem, czy akurat to ujęcie też się załapie. Zaraz to sprawdzę. Świetnie, mamy. Do następnego ujęcia wykorzystamy ten omszały korzeń, który tutaj mam i przejedziemy góra-dół, takie zbliżenie. Kolejna sekwencja będzie zawierała to niebo. Spróbujemy w takim razie. W kolejnym ujęciu będę patrzył na siebie, więc zrobimy sobie to mniej więcej tak. Kamerę mam tu. Tak przeniesiemy, jest to dosyć trudne. Jedno z ciekawszych ujęć to jest właśnie to drzewo, gdzie korzenie mamy już wypłukane przez rzekę. Jesteśmy teraz nad rzeką. Dobra, i teraz pójdziemy góra-dół. I ostatnia rzecz, jaką nagram, to będzie dźwięk tego strumyka. Z bliska przyłożę mikrofon, to wszystko. Lecimy. No dobra, słuchajcie, mamy już za sobą ujęcia kamerą rangi co najmniej Arri Alexy, których około 8 wykorzystano na planie Jokera. I teraz etap przed nami, kto wie czy nieważniejszy, a mianowicie etap postprodukcji. Dlatego przenosimy się w tej chwili do studia. No dobra, słuchajcie, mamy już nasze studio i mamy już Final Cut Pro otwarty. Ja w tej chwili pokażę co i jak to wygląda. Przede wszystkim na tym etapie, jeżeli pracujemy z mediami, musimy przesunąć trochę panel multimediów, rozszerzyć go, inspektora można schować i widzicie, że w tym momencie już mogę wybierać z multimediów. Jeszcze przesuniemy timeline, żeby nasza oś czasu była trochę większa. I teraz popatrzmy, jak wyglądają poszczególne ujęcia. Pierwsze ujęcie jest takie, kiedy nadchodzę. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Na pewno dla mnie, jeżeli mam mało plików, łatwiejsze jest przeciągnięcie na timeline. I tak zrobimy. Zaczniemy od pliku, kiedy nadchodzę. To byłoby to ujęcie mniej więcej, jak mija się moja ręka z drzewkiem. Następny klip, jaki tutaj będziemy mieli, już go przeciągnę.
Ten jeden wystarczy. Później pójdziemy w stronę. Tak jest. To będzie ten klip. W porządku. Następnie oddalenie się od korzenia. On jest w porządku. Zakresy nie są idealne, dlatego że ja jeszcze je poprawię. I później mamy przejście na drzewa. Jedno i przejście na drzewa drugie. Kolejny klip, który chcę zrobić, to jest rozglądanie się. Dobra. Jedno z nich trzeba wybrać. Może to faktycznie właśnie te fragmenty, więc teraz już panel multimediów można zwinąć, otworzymy inspektora i timeline troszeczkę przesunę. Zwróćcie uwagę, że Final Cut jest dokładnie tak w tej chwili dobrany, jak mnie to odpowiada. I stąd chciałbym zostawić ujęcie, które potrwa może 2-3 sekundy. 3, tutaj mamy kadrowanie do środka. Może być, w porządku. Rozszerzmy ten zakres nieco. Oś czasu rozszerzmy. Teraz zobaczmy. Następny plik trwa 9 sekund. Czyli ten poprzedni trwał 12. Też za długo, prawda? Okej, to on powinien być bardzo krótki, bo ja tutaj jestem nieostry. Zostawimy go tak. A ten przeniesiemy. Któryś z tych albo ten będzie stanowił pierwszy klip, wprowadzenie. Ten jest idealny. Nawet go nie trzeba stabilizować. Tak jak teraz, w porządku, tu idę. I teraz to, co chciałbym uzyskać, to ten efekt, kiedy oddalam się od, czyli ruch jest mniej więcej tak, Command B, to wyrzucamy. Świetnie, mamy to. I teraz chciałbym pokazać drzewa. Dotąd wystarczy. Przecinamy drzewa. Dobrze, za chwilę zajmiemy się speedrampą jeszcze. I teraz chciałbym złapać jakieś swoje ujęcie, gdzie jestem w miarę. Te flary są bardzo ładne. Może być tak jak teraz. Dobra. Jeszcze odrobinę. Command B. I teraz to, co mamy tutaj. Ten fragment jest nieostry, zobaczmy tu. Ten jest lepszy. Ostatni fragment to strumyk. Tu jeszcze mamy psy, można je włączyć. To było świetne ujęcie. Tak, Command B. I te psy tutaj. Dotąd wystarczy. Dobrze. Na tym etapie mamy wyselekcjonowane pliki. Ja za chwilę jeszcze spróbuję wybrać te najlepsze fragmenty i przejdziemy dalej. Pierwszy klip jest w porządku. Oczywiście jeszcze za chwilę trochę skorygujemy kolory. Drugi klip możemy delikatnie podążać za mną, czyli zrobimy tutaj narzędzie, zastosujemy keyburn. Wrzucimy tak. Świetnie. Bardzo dobrze i zobaczmy, jak to wyjdzie teraz. Dobrze. Następny klip. Nie trzeba stabilizować tutaj. Dobra, to jest ten klip, gdzie chciałbym, żeby on wszedł tak. Żeby wydłużyć ten klip, zmienimy jego w takim razie tempo odtwarzania. Koniec chciałbym mieć, jak się kończy ten listek. Dobrze. Command B i to na pewno chciałbym obciąć. W tej chwili on trwa 3 sekundy, tak? Z ostrości chciałbym przejść w nieostry. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zagrać go. Dobrze. Jest tak, odsłonięcie. Reverse clip, tak jak teraz. Chciałbym mieć ostrość na końcu. Dobra. I teraz drzewa, one trwają dość długo, dlatego tutaj, jeżeli chodzi o same drzewa, można zastosować speed rampę, powiększę, może nawet na 8 razy fast.
8 razy. Spróbujmy. Powinienem wchodzić troszeczkę wolniej. Rozszerzmy to. Command B, tu wejdziemy na 4 razy. Dobrze, spróbujmy teraz. Jest ok. Może szału nie ma, ale jest ok. Zobaczmy teraz, jak głowica wygląda. Te flery są w porządku. Tutaj już jestem trochę ciemny. Dobrze, ten jeszcze bym ustabilizował trochę ten ruch. I to właściwie tyle. Teraz należałoby trochę wyciągnąć z cieni i jeszcze highlighty trochę zmniejszyć, więc zrobimy to w ten sposób. Media zamkniemy. Zamkniemy panel inspektora jak na razie. Zmniejszę trochę cały zakres. Tutaj muzyczkę zrobimy tak. Mniej więcej mam już to dobrane. I teraz z tych wybranych zrobimy New Compound Clip, B-roll Clip. Świetnie, mamy go. I chciałbym delikatnie tylko właściwie wyciągnąć cienie. Nie będę wdawał się tutaj w zaawansowaną korekcję kolorów, ale to, co chciałbym zrobić przede wszystkim, to jest tak. Window Workspaces Color and Effects. Może tak, widok tylko. Saturacji tutaj nie będziemy regulować, bo jest w porządku. Waveform potrzebuje, lumę potrzebuje, żeby zobaczyć, jak wyglądają cienie, jak mi się układają i jak wyglądają prześwietlenia. W tym zakresie mam kilka prześwietleń. Dobrze, ok. W takim razie to, co zrobimy przede wszystkim, to odpalimy koła. I tutaj na tym klipie potrzebuję zrobić tylko dwie rzeczy. W tym miejscu prześwietlenia, highlighty w dół. Damy delikatnie, tak jak teraz. Zobaczmy, czy coś zejdzie. One i tak straciły, tutaj nie ma detali. Midtony na dół. I shadows up. Tak. Wyciągniemy z cieni te detale, dzięki temu. A prześwietlenia trochę zostawimy. Popatrzmy na cały. Saturacji nie chciałbym tutaj dodawać. Nie, może zrobimy jakiś efekt za chwilę, ale to jest to, co nam tutaj wystarczy. Dobrze, słuchajcie, mamy dopasowaną muzę już mniej więcej w tej chwili. Ujęcia nie wszystkie są ostre, ale to jest specyfika ujęć telefonem samemu. Ja tutaj wybrałem parę jeszcze takich ciekawszych klipów, uzupełnienie psa. Mniej więcej mamy 29 sekund w tej chwili, jeżeli chodzi o ujęcie. I to, co zrobimy w tej chwili, to dodamy anamorficzne paski. Przejdziemy do głównego właśnie ekranu i w tej chwili dodamy sobie, zwróćcie uwagę, że tak, jesteśmy na linii czasu, więc tak, linię czasu trochę zmniejszymy. Tutaj panel multimediów, napisy. I stąd wybierzemy Generators, Custom, tak? I założymy Custom na całą długość naszego klipu, tak? I drugi właściwie, bo mamy tutaj dwa efekty, Bottom and Top, więc przeciągniemy z Altem to samo do góry, żebyśmy mieli podwójny ten efekt. To jest Crop, tak, czyli tutaj mamy Top. Mniej więcej 960, nie wiem, czy ja tak trafię idealnie, jeżeli nie trafię idealnie, to spróbujmy zrobić to tak, jest i ten drugi, bottom 960, mamy, jedyne co, to za chwilę zrobimy transformację, jeżeli coś będzie nie w kadrze, na przykład moja głowa, to troszeczkę ją zmniejszymy, albo pies, ale widzę, że to się mniej więcej łapie dość ładnie. Psiaki się mieszczą, wszystko gra, pozostałe są w porządku. Dużo mam na 2/3, jest w porządku, można eksportować, to właściwie tyle.
Słuchajcie, to właściwie tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Było to łatwiejsze niż się wydawało. Oczywiście jest tam kilka takich zasad i kilka tych czynności, które trzeba przeprowadzić, ale sam tutorial i same nagranie jesienne było wielką frajdą dla mnie. Ze swojej strony zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, a także do zapoznania się z darmowymi treściami, jakie znajdziecie pod tym filmem. Dzięki serdeczne i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!